dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was znowu po malutkiej, króciutkiej przerwie z filmikiem, ze współpracą, kolejną współpracą, słuchajcie, ze sklepem Lady Makeup. Tak wygląda ich stronka. Tutaj możecie sobie poczytać o firmie, o wysyłkach, o czym tylko sobie życzycie. Jest to sklep internetowy, drogeryjny, w którym możecie znaleźć, zaraz Wam zresztą powiem, jakie nawet marki, już Wam powiem, takich producentów jak, nie wiem jak się to czyta, ale Apio, AA Oceanic, Affect, Alchemia, czyli Alchemy, Annabelle Minerals, Anwen, Ardell, Art Deco. Co tutaj jeszcze mamy? Tego jest naprawdę całe mnóstwo, tutaj sobie możecie scrollować i zobaczyć, ile jest producentów z takich jeszcze znanych: Bielenda, Bingo Spa, Bio Oil, Bio Laven, Biotanik, Blink, Bomb Cosmetics, Bourjois, Catrice. Co my tu już mamy? Dermacol, Donegal, Dr. Santé, Alpha Farm, Essence, Estée Lauder, Eveline, Evry. Garnier, Freedom Makeup, co tu mamy? Golden Rose, Green Pharmacy, Hakuro, Holika, czyli też mamy tutaj wybór sporej ilości sklepów koreańskich, czyli marek koreańskich. Też mamy tutaj Kalos, Jessup, Kringle Candle, Kryolan, Lily Lolo, dalej. Co my tu mamy? Long for Lashes, Lovely, co tutaj? Marion, Milani, Mua, no powiem Wam, Nanshi, NYX, oczywiście Pixie Cosmetics, także naprawdę powiem Wam, że Revlon, Sally Hansen, Sigma, Skin 79, Sleek, Tony Moly, W7, Vianek, Vibo, Yankee Candle, Yope i tego wiele, wiele, wiele więcej. Także tutaj możecie sobie poskrolować, zobaczyć. Bardzo fajnie, przejrzyście, tutaj jest wszystko jakby poopisywane, macie opisy, wszystko na temat wysyłki. Ja ze sklepu tego właśnie Lady Makeup, jeżeli chodzi o adres, wszystkie linki zobaczycie, znajdziecie w opisie pod filmem. To jest sklep Lady Makeup, znaczy adres tego sklepu to jest ladymakeup.eu, czyli oj. Oni zajmują się dystrybucją na całą Europę. Także tak by to wyglądało. Miała też niespodziankę dla Was, ale to poczekajcie do końca filmiku. Ja zamówiłam sobie kilkanaście produktów. Miałam sobie wybrać produkty za daną kwotę, więc postanowiłam, że wybiorę takie rzeczy, które po pierwsze są mi jakieś nieznane, takie, które będę chciała bardzo dla Was przetestować. Czekajcie, sobie odłożę notesik. Tutaj mam zapisane, jaki będzie dla Was, jaka będzie dla Was niespodzianka. A tutaj przejdziemy sobie teraz do samych produktów. Przyszło to wszystko zapakowane w takim pudełku. Ja nie mogę się już doczekać. Jedną rzecz tylko z tych wszystkich tutaj rzeczy testowałam i jest to właśnie to cudeńko. Mam dzisiaj też to właśnie na włosach. Mega byłam ciekawa tego produktu. Mamy sobie taki open box, pokażę Wam, co ja zamówiłam. No a potem oczywiście spodziewajcie się sukcesywnie po kolei testów tych produktów. Tak jak powiedziałam, pierwszą z rzeczy, to jest największa rzecz z całego w sumie zamówienia, największa pod względem wielkości i ciężkości, to jest to taka maska, zobaczcie, jest strasznie duża maska. Jest ona z Garnier Fructis, odżywcza maska Banana Hair Food. Trzy sposoby użycia, maska do włosów bardzo suchych. Jeżeli chodzi o konsystencję, no jest po prostu taka maseczkowa, taka kremowa i jak widzicie, no dobrze, że nie wylałam, troszeczkę lejąca, ja za sobie to powycieram, ale pachnie, ale to zapachniało, słuchajcie, dobrze mi się nie wylało. Czekajcie, ja tylko obetrę sobie opakowanie. No ale pięknie pachnie, powiem Wam, że cudownie pachnie. Maskę można nakładać na trzy sposoby: na mokre włosy i odczekać do spłukania. Można też bez spłukiwania na mokre włosy lub na suche, odżywczo, tylko wtedy nie w dużej ilości. Ona jest nielepiąca, nie klejąca. Włosy są takie naprawdę takie mega delikatne. Ja uwielbiam po prostu efekt po takich produktach bananowych. Mniej więcej jest coś podobnego jak z tą serią Palmersa z kokosową, tylko tyle, że tutaj pachnie bananami, a nie kokosem. Także taka oto maska. Wegańska formuła.
testowana dermatologicznie, olejki roślinne, bez silikonów, parabenów i sztucznych barwników, także naprawdę super ekstra. Ja mogę Wam już tą maskę polecić, ja ją użyłam 2 razy i myślę, że się bardzo polubimy. Mam nadzieję, że nie będzie przesuszała za jakiś czas moich włosów lub ich obciążała. Także taka oto maseczka, jest to pierwszy produkt z mojego zamówienia i pierwszy, z jakiego się już cieszę. Teraz przejdźmy do reszty produktów. Czekajcie, bo ja nawet niedobrze, nie całkiem otworzyłam te pudełko. Nie chcę, żebyście spadły. Okej. Na pewno pamiętacie, na Instagramie ja zadawałam Wam pytanie, którą z paletek mam wybrać. No i pokusiłam się, że wybiorę dwie. Ja wtedy pamiętam, że chciałam wybrać właśnie dokładnie tą paletkę, czyli Nable. Chciałam ją wybrać z tego sklepu, ale okazało się, że nie było jej na stanie, czyli wszystko było wyprzedane. Więc tak jakby Nable zamieniłam sobie dwoma paletkami. Jedna z nich to Affect przy współpracy z Karoliną Matraszek. Pure Passion to jest dokładnie ta paletka. Jak widzicie, ja tylko otwierałam, żeby zobaczyć, jak ona wygląda w środeczku. Tak wygląda ta paletka. Jej opakowanie, jak widzicie, bardzo, bardzo fajna, tak fajny design, chciała być grafika. W środku mamy paletkę, tutaj jakiś jeszcze opisik, jakie cienie się znajdują. Bardzo mi ona przypomina, nie wiem dlaczego, Zoeve. Także taka oto paletka, na pewno przyjrzymy się jej też bliżej, zrobimy swatche i tak dalej, także wyczekujcie testu na żywo. Kolejną paletką, jaką wybrałam, jest paletka Away We Glow z NYXA. Czekajcie, bo teraz będę Wam świecić. Ja sobie tylko tutaj zerkałam mniej więcej, jak ona wygląda. I ta paletka wygląda tak. Również przepiękne, dzienne, ciepłe, zimne kolory. Co tu więcej powiedzieć? Mamy tutaj, słuchajcie, kolorki takie z wykończeniem satynowym, świecącym, z lekkim błyskiem, ale mamy też maty. Nie jest ich dużo, bo aż trzy, albo tylko trzy. Ale mam nadzieję, że również spisze się fajnie. No tutaj odbija Wam się właśnie to opakowanie, ten kolor tego opakowania, taki metaliczny. No, także to jest paletka druga, jaką wybrałam ze sklepu Lady Makeup. Dalej kolejny produkt, pokusiłam się na Golden Rose Soft and Matte Creamy Lip Color. I ja wybrałam w kolorku 108. Czy tutaj jest jakiś creamy lip color? Nie widzę. Tak wygląda ten produkt. Na pewno jest on Wam znany. Jest on ogólnie tutaj opisany właśnie na głównej stronie sklepu Lady Makeup, na ich stronie. Także zobaczymy. Jeszcze nie testowałam w ogóle. Bardzo ładnie pachnie. To właśnie skojarzyłam tylko, że wąchałam. Także taki oto produkcik w takim. Zobaczymy, jak będzie mi w tym kolorze, ale powinno być ok. Także taki to jest drugi produkt, trzeci, przepraszam, czyli Golden Rose. Ja wypiszę Wam te wszystkie produkty w opisie pod filmem, żebyście miały do nich jakby dojście, jakie ceny, opis i tak dalej. Kolejna rzecz, na jaką się pokusiłam, można powiedzieć, że to jest taka mini inspiracja YouTube'em, bo bardzo dużo dziewczyn zachwalało ten produkt, więc byłam mega go ciekawa. Nie widziałam go nigdzie stacjonarnie, więc bardzo się cieszę, że dostałam go właśnie na stronie Lady Makeup. Nie jest to nic innego jak Bourjois Healthy Mix. Ja mam w kolorku 02 Medium. Mam nadzieję, że nie będzie dla mnie za ciemny. Zobaczymy. Tyle słyszałam o nim dobrego, że mam nadzieję, że będę mogła się też podpisać. Leki krem BB z kompleksem witamin niweluje oznaki zmęczenia i zapewnia 24-godzinne nawilżenie skóry. Także zapowiada się całkiem nieźle. Zobaczymy, będzie test tego produktu. Rzecz kolejna. Jest to już z marki Jessup. Jess Up. Tak to się nazywa. Pędzelek z numerkiem 222 do blendowania. Mały taki fajny pędzelek do blendowania. Wyjmijmy go sobie. W sumie już dzisiaj robiłam makijaż. Ten makijaż, który teraz możecie widzieć, jest przy użyciu, słuchajcie, paletki Nabli. To jest właśnie makijaż przy użyciu tej paletki i bodajże chyba 3 kolorów z tej paletki. Pędzelek jest syntetyczny. Zapowiada się całkiem fajnie, bardzo taki, wydaje się taki porządny. No zobaczymy, takie włosie, bardzo, bardzo fajny, taki lekko puchaty pędzelek do blendowania. Następny pędzelek, na jaki się skusiłam, tak zapakowany przyszedł do mnie, jest to Hakuro H14, pędzelek do rozświetlacza. Ja zamówiłam go właśnie z takim zamiarem i już sobie go obejrzymy, jeszcze nie oglądałam.
Przesyłka leżała tutaj i czekała na po prostu wolną chwilę, kiedy będę mogła dla Was ten filmik przygotować, bo jak wiecie, naprawdę u mnie bardzo, bardzo dużo się działo i dzieje, no i po prostu brakuje czasem mi dnia. Bardzo ładnie wykonany, bardzo mi się podoba tutaj ta skówka, taki porządny, włosie również fajnie tutaj się przedstawia na samym początku, no zobaczymy, także do rozświetlacza, w sumie być może nawet i do konturowania, także zobaczymy. Hakuro H14 to jest rzecz kolejna, jaką wybrałam. Zawsze chciałam jakiś pędzelek z Hakuro, więc teraz mam pierwszy. Rzecz kolejna, tą markę już znam, jest to Mia Cosmetics, a znam ją z, pamiętam, krem albo balsam, już nie mogę sobie skojarzyć, kokosowy, jaki dostałam od mojej Moni, więc tym razem skusiłam się, słuchajcie, jest to w ogóle marka inspirowana stylem życia nowoczesnym, aktywnych kobiet. No i jestem gotowa. Tutaj jest jeszcze hashtag, można się tutaj oznaczać, można się hashtagować. Także My Beauty Essence, ja wybrałam aktywną esencję w lekkiej mgiełce, twarz, szyja, dekolt, Coco Beauty Juice. Przywraca i utrzymuje nawilżenie, wygładza, łagodzi, poprawia komfort, opóźniony proces starzenia, także super, ekstrakt z owocu kokosa, sok z aloesu, woda termalna, kwas hialuronowy, witamina B3 i prowitamina B5, także naprawdę brzmi nieźle, bez parafiny, silikonów, olejów mineralnych i barwników, także naprawdę super. No i przepraszam, ale się podzwoniły telefony. Także wisiałam trochę na łączach, nie wiem na czym skończyłam, ale pewnie na tym, że nie zawiera on żadnych tutaj silikonów, barwników i tak dalej. Tak wygląda opakowanie. Ja jeszcze nic tu nie sprawdzałam, także otwieram teraz pierwszy raz przy Was. Fajna buteleczka, bardzo mi się podoba w ogóle opakowanie, słuchajcie. Takie miętowe. Coco Beauty Juice, także zobaczymy. Rozpyl bezpośrednio na oczyszczonej skórze. Jedną, dwie dozy, delikatnie wklep opuszkami palców, stosuj codziennie na wiele sposobów, tak jak lubisz, pod krem lub olejek, aby wzmocnić jego działanie. Zamiast kremu lub serum, jako nawilżającą bazę pod makijaż w ciągu dnia, aby odświeżyć skórę do twarzy, pod oczy, na szyję i dekolt. Delikatnie pachnie kokosem. Nie pisze nic o tym, żeby wstrząsnąć. Pachnie, to nie pachnie kokosem, słuchajcie, to pachnie mi takim tym, pina coladą, coś takiego. Jeżeli chodzi o twarz, to nie bardzo, bo mam makijaż, ale dekolt mogę sobie tutaj troszeczkę spsikać, ale pięknie pachnie. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest taka olejkowa, taki mniej więcej jak właśnie olejek. Zresztą to chyba jest olejek, tak? Ja już po prostu kompleks cennych wód i ekstraktów roślinnych. Esencja, lekka mgiełka. No powiem Wam, że takie trochę olejkowe i bardzo leciutko lepiące, ale ja myślę, że to się wchłonie. Mam taką nadzieję. Przepięknie pachnie. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. Czy polecę? Zobaczymy za jakiś czas. Póki co mogę powiedzieć, że bardzo fajnie pachnie. Bardzo ładny zapach. No i fajnie będzie na pewno nawilżać, więc myślę, że się z nim polubię. Więc to jest rzecz kolejna. Oczywiście choroba się szerzy. W pudełeczku produkt musi być jak nic. Rzecz kolejna i z tym był malutki problem, bo na samym początku dostałam właśnie w potwierdzającego maila, że paczuszka moja musi poczekać, ponieważ te produkty, nie wiem czy ich zabrakło, czy się okazał jakiś wadliwy, potem to naprawili i dorzucili mi ten produkt. Ja właśnie im pisałam, że może być bez tego, nie ma żadnego problemu. Ale wybrałam tutaj właśnie zalotkę z Revlonu, słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy. Ja nie miałam jeszcze chyba takiego rodzaju zalotki, wszystko sprawdzimy, ja jeszcze jej nie używałam, aczkolwiek mogłam dzisiaj, ale ja myślę, że zrobimy sobie podczas jakiegoś makijażu test tego produktu, także zalotka, tutaj mamy podświetlające, mamy tutaj takie LEDy, ja tu zaraz coś uszkodzę pewnie, ale jak to działa? A jak to, słuchajcie, działa? A, tutaj jest na baterię, słuchajcie. I trzeba... Dobra, tu jest bateria, ale ona jest do światła. Ale jak to trzeba, słuchajcie? Poczekajcie, coś tu mi wypadło w ogóle. Nie wiem, co ja tu porobiłam. To tutaj ma być. Czekajcie, bo jak zwykle coś porobiłam. Jak to ja? Jak to by nie było, żebym ja coś miała nie porobić? No przecież.
Okej, tu widzę, że coś mi się tu rozlata. To jest takie to gumowe. Ale jak to działa, że jak ta zalotka ma działać? Przepraszam, że spytam. Wiecie, że ja nie mam żadnego pojęcia? Dobra, ja będę musiała chyba sobie tutaj poczytać. Nie mam zielonego pojęcia, jak to ma tu działać. Na jakiej zasadzie, słuchajcie. Tu chyba coś się kręci, czy co tu się. Wiecie co? No po prostu nie kumam. Nie chce mi się posuwać, że tak powiem. Dobra, ja się z tym jeszcze pobawię, bo powiem wam, że jakaś chyba wyższa szkoła jazdy. Nie bardzo wiem, co tutaj mam naciskać, żeby ta zalotka. Widzicie, tutaj mi odpada ta gumka, więc czekajcie, tu jest takie coś. Okej. Spoko, Agnieszka, skumałam. Jee, tak to ma działać. Także już teraz, dobra, kumam. Czyli tutaj mamy to i tutaj naciskamy i jedziemy nasze rzęsy. No, trochę techniki i się człowiek gubi, także zobaczymy. Zobaczymy, jak się spisze. Wydaje się, ta gumka być tutaj spoko, nie powinno tutaj jakby nic uszkadzać naszych rzęs. Jedyne, co tutaj wadliwe, to właśnie to chyba jest, nie wiem, czy to nie jest zastępca tutaj jeszcze właśnie jakby tego taki zapasowy. Także trochę techniki człowiek się gubi, tak trzeba otworzyć i w ten sposób będzie działać zalotka. Także przetestujemy, sprawdzimy, dam wam na pewno znać. Bardziej to wzięłam jako właśnie gadżet, także zobaczymy, jak się spisze. To jest rzecz kolejna. Druga rzecz, drugi pędzelek Hakuro H74, znowu pędzelek do blendowania. Także bardzo się cieszę, że moja kolekcja pędzelków się tutaj poszerza. Taki tylko, że krótszy, bardziej zbity, włosie syntetyczne, fajny pędzelek Hakuro H74. Ja myślę, że to będą moi dwaj ulubieńcy, podobnie jak właśnie dwa pędzelki z NYX-a. Także takie dwa pędzelki do aplikowania cieni, do blendowania cieni. I dwie ostatnie rzeczy, tutaj już z tej przesyłki. Podkład Golden Rose Total Cover 2 w jednym Foundation and Concealer, czyli mamy tutaj podkład i korektor w jednym. To bardzo jestem ciekawa tego produktu. Gdzieś chyba widziałam na jego temat filmik. Opakowanie plastikowe. Fajne, wygląda jak szklane. Więc Golden Rose, pojemność niemała, słuchajcie, SPF 15, więc fajna sprawa. Ja mam w kolorku 04 beige i jest to total cover. No, zobaczymy. Mamy pompeczkę, świetna sprawa. Jeżeli chodzi o kolor, myślę, że powinien być ok, aczkolwiek wszystko wyjdzie w praniu. Także zobaczymy. Zobaczymy, przekonamy się. Chcę zobaczyć, tak, 30 ml. Wykończenie takie wygładzające, wykończenie, lekka formuła, bez parabenów, testowany dermatologicznie. Spoko. Zobaczymy, jak się spisze. Jeszcze nie testowałam. I rzecz ostatnia z Awy. Jest to Yeoff Activator Under Eyes, czyli zaawansowany lifting, 100% pielęgnacji skóry ze zmarszczkami. Długotrwała regeneracja. Taki oto produkt, ja nie wiem, czy wy znacie. Efekt napięcia już po 1 godzinie, niby. Także naprawdę coś dla mnie. Ja też ostatnio nabyłam właśnie w TK Maxie nowy krem. Zobaczcie, taka fajna, małe opakowanie, więc myślę, że spokojnie po tym opakowaniu będę mogła cokolwiek stwierdzić. Chcę wam powiedzieć tylko, jaka tutaj jest formuła. Dobra, czyli taka w kremie. Spoko, taka kremowa konsystencja. Zaraz zobaczymy, czy pachnie. Nie, bezzapachowe, słuchajcie. Delikatnie się klei i takie wygładzenie. Czuć wygładzenie jak po takiej bazie silikonowej. Więc zobaczymy. Fajnie, podoba mi się na pewno, że jest pielęgnacja skóry ze zmarszczkami. Podoba mi się, że jest takie małe opakowanie. Ja naprawdę lubię takie podręczne. Aplikowanie serum pod oczy z jednoczesnym masażem anti-aging. Wklep serum, nie rozcieraj opuszkami palców w dolną powiekę od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka, czyli od wewnętrznego do zewnętrznego, czyli w tą stronę jedziemy.
w górną powiekę odwrotnie, czyli tutaj tak, a tutaj tak. No, także zobaczymy, zobaczymy aktywator młodości jak najbardziej na tak. Dam Wam znać oczywiście za jakiś czas, bardzo fajna, gładka skóra, więc może faktycznie działać. Mam nadzieję, że też tak będzie. Także cóż, to by było całe moje zakupy z Lady Makeup EU. Mam nadzieję, że coś przykuło Waszą uwagę. Dajcie znać, czy macie któryś z tych produktów i co o nich myślicie. Czy jesteście na tak, czy jesteście na nie. Piszcie też w komentarzach, co jakby pierwszego chcielibyście przetestować. Znaczy, żebym ja dla Was przetestowała. Będzie mi oczywiście bardzo miło. Ja jestem ciekawa każdego z tych produktów. Najbardziej byłam zaskoczona naprawdę tym gadżetem, bo powiem Wam szczerze, że gdyby nie opis, to kompletnie myślałabym, że po prostu to jest badziew, a się okazuje, że jednak nie, po prostu trochę techniki człowiek się gubi. W życiu bym nie pomyślała, że trzeba to tutaj, wiecie, że to trzeba tutaj odsunąć, aby naciskając powodować, żeby zalotka spełniała swoje zadanie. Także tak by wyglądały moje wszystkie zakupki. Dajcie znać, co Wy myślicie, piszcie w komentarzach pod filmem. Ja postaram się Wam przesłać oczywiście linki do tych produktów. No i tak jak powiedziałam, przyjdę z niespodzianką, a w sumie nie ja, ale dzięki mojemu kanałowi, czyli dzięki Wam, też właśnie stało się to, że macie rabat 10% do wydania na produkty, jakie tylko sobie życzycie, od każdego z producenta ze strony ladymakeup.eu na hasło Makeup 10. Także hasło Makeup 10, ja oczywiście wszystko Wam opiszę w opisie pod filmem, jak i zarówno dodam Wam w przebitkach takich zdjęciowych. Także do końca października rabat 10%. Mamy 100 sztuk kuponów dla moich subskrybentów. Także bardzo się cieszę, że będziecie mogli sobie tam skorzystać. Ja mam nadzieję, że postaram się. Mam nadzieję, że postaram się, tak, jak najszybciej potestować dla Was te produkty, żeby też móc powiedzieć Wam, co faktycznie opłacałoby się zakupić. Ale uwierzcie mi, że wybór tam na tej stronie jest po prostu nieziemski. Ja po prostu, nie wiem, mogłabym zrobić tam z 5 takich zamówień jak teraz. Także bardzo się cieszę sklepowi ladymakeup.eu. Serdecznie dziękuję za współpracę, a Wam dziękuję za takową możliwość. Pozdrawiam Was serdecznie, przypominam na hasło Makeup 10. Macie 10% rabatu do wykorzystania na stronie ladymakeup.eu. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie i gorąco. Do usłyszenia. Buziaki. Bajo!